All we need to do is make sure we keep talking. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nauka XXI wieku. Nadal jestem w Oksfordzie, proszę sobie wyobrazić, i spotkałem tutaj dwójkę państwa, panią Julię Szyszko, dzień dobry. Dzień dobry. I pana Michała Stankiewicza. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Reprezentują państwo Oxford University Polish Society, czyli po polsku... Stowarzyszenie Polski na Uniwersytecie Oksfordzkim, zgadza się. Stowarzyszenie Polaków czy polskie? Nie robimy semantycznego rozróżnienia. Nasza oficjalna nazwa jest tylko po angielsku. Natomiast myślę, że można to interpretować w obie strony. Zarówno gromadzimy Polaków, jak i staramy się wspierać polskie tradycje. Jak tutaj się wybierałem i tak przygotowywałem do tej wizyty, to myślałem sobie, no pewnie może tam 10-20 osób jest, a tutaj dowiaduję się, że duży odzew był na moją prośbę o spotkanie. Dużo Polaków odpowiedziało i też okazuje się, że jest stowarzyszenie, a poza tym jest jeszcze stowarzyszenie stowarzyszeń, prawda? Bo tutaj mówimy o Oksfordzie w tej chwili, ale są inne uniwersytety, które też mają takie stowarzyszenia. Zgadza się. Obecnie w tym roku stowarzyszenie ma około 50 czy 60 członków. Natomiast w czasach jeszcze przedbrexitowych było to no, nawet do 100 czy 100 kilkudziesięciu osób. Tak, przy czym tutaj zaznaczam, że studentów Polaków na Oksfordzie jest jeszcze więcej. No tak, bo nie wszyscy się zrzeszają, tak? Nie wszyscy się zrzeszają, nie wszyscy również aktywnie uczestniczą w życiu naszej społeczności. Te 50-60 osób, które wymieniła Julka, to osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w stowarzyszenie i przychodzą na zebrania. Według statystyk uniwersytetu w zeszłym roku około 300 Polaków studiowało na uniwersytecie. W tym roku jest to niestety, siłą rzeczy, przez Brexit dużo mniej. Szacujemy, że jest to ponad 200 osób. Także dosyć spory spadek. Niemniej to też zaznaczam, że to obejmuje tylko studentów, a oprócz tego jest duża rzesza doktorantów, badaczy oraz profesorów. No Brexit, tutaj już chyba 3 razy padło to słowo, więc musimy chyba do tego się ustosunkować, prawda? Trudniej chyba teraz rozpocząć studia w ogóle w Wielkiej Brytanii. Polakom. Tak, zdecydowanie, bo niestety no jednak było to, wydaje mi się, że w roku 2020 po prostu obie finansowania studiów licencjackich tutaj zostały no niestety już wyłączone, czyli był to kredyt, który pokrywał czesne, jeśli chodzi o studia w Wielkiej Brytanii dla studentów z Unii Europejskiej. No i jednocześnie też to czesne zostało podwyższone z około 10 tysięcy funtów rocznie na nawet 30 czy 30 parę 40 tysięcy funtów rocznie za niektóre kierunki. I nie widać światełka w tunelu, żeby coś się zmieniło? Światełko w tunelu w jakiś sposób istnieje. Od momentu, kiedy Wielka Brytania ogłosiła, że nie będzie już wspierać studentów z Unii Europejskiej, w zasadzie wszystkie narodowości Unii Europejskiej zaczęły walczyć o to, żeby powrócić do tego starego modelu finansowania, żeby prezentować te szanse również przed swoimi studentami. Jest duża grupa osób lobbujących zarówno w parlamencie polskim, jak i w parlamencie europejskim do stworzenia jakiejś formy kredytów czy stypendiów dla studentów z Polski. To się odbywało jeszcze parę lat temu. Pamiętam, że również brałem udział w prezentowaniu programu stypendialnego dla Ministerstwa Rozwoju. W tym momencie najprężniej funkcjonuje, powiązana również z stowarzyszeniami polskimi, kampania Save EU Students, która przedstawia podobny wniosek Parlamentowi Europejskiemu. I rozumiem, że to może doprowadzić do jakiejś nowej umowy z Wielką Brytanią. Albo do umowy z Wielką Brytanią, albo, co mimo wszystko pewnie jest czymś, na co bardziej liczymy, powstanie jakiegoś unijnego programu stypendialnego wysyłającego studentów na te uczelnie. A jak państwo oceniają, czy Wielka Brytania coś straciła na tym, że nie ma tych studentów z Europy? Myślę, że rzeczywiście jest to wielka strata, bo ja sama znam bardzo wiele zdolnych osób, które czy uczyły się, czy uczą się w polskich szkołach i które kiedyś miały nadzieję na takie studia,
czy to na Oxfordzie, czy Cambridge, czy też innych uczelniach, na przykład w Londynie. No i niestety taka szansa po prostu nie jest teraz osiągalna. Może bardzo niewiele osób teraz może sobie pozwolić na takie studia. Właśnie z powodu tego, że nie tylko nie jest dostępny ten kredyt, ale że to czesne rzeczywiście po prostu już ta suma jest tak wysoka, że naprawdę niewielu z Polski może sobie na takie studia pozwolić. No i można się zastanawiać, czy nie polecieć troszeczkę dalej, prawda, do Stanów, bo tam są podobne ceny, albo nawet może trochę tańsze to studiowanie jest tam. Dokładnie, a jest też większa możliwość, no nie wiem, uzyskania jakiegoś stypendium, na przykład z niektórych uczelni z tak zwanej Ivy League, nie? Ligi Bluszczowej. No właśnie, a to czym się Państwo zajmują w takim razie w tym stowarzyszeniu? No bo rozumiem, że to jest jedno z podstawowych w tej chwili działań, zagrożenie takiego egzystencji chyba też tego stowarzyszenia, bo to tych z 300 na 200, tak, spadła liczba studentów i pewnie wśród tych 200 to są ci, którzy już byli w poprzednich latach. Nie ma nowych studentów chyba prawie, tak? Czy są jacyś? Są. Spadło to znacząco, niestety, według statystyk ponownie Uniwersytetu w przeciągu ostatnich 3 lat, od 2019 do 2021 roku, liczba przyjętych Polaków wynosiła łącznie 100 osób, czyli powiedzmy średnio 30-40 osób rocznie. W tym roku było to kilkanaście, także jest to niewątpliwie znaczący spadek, choć i tak ucieszyłem się, gdy to usłyszałem, ponieważ i tak było to powyżej moich oczekiwań. Zadał pan bardzo obszerne pytanie, a wracając do początku pytania, czym zajmujemy się w stowarzyszeniu. Ja pełnię funkcję prezydenta stowarzyszenia, a konkretnie jednego z dwóch prezydentów naszego stowarzyszenia, które, co jest naszą tradycją od wielu lat. Drugim jest Rafał Miklas. Julka jest naszą skarbniczką, a czwartym członkiem komitetu, nazwijmy to wykonawczego, Executive Committee, jest nasz sekretarz Staś Świtała. Przy czym zaznaczam, że wszystkie te funkcje i nazwy funkcji są w dużej mierze mimo wszystko umowne. W wielu projektach, do których się podejmujemy, bierzemy udział wszyscy i aktywnie organizujemy cała nasza czwórka, a także wspierający nas cudowny kilkunastoosobowy generalny komitet. Czyli wyłaniany jest pośród członków ten generalny komitet, z tego generalnego komitetu zarząd, tak? Czy jak to się nazywa? Kolektyw? Czy... Podobnie. Raczej w drugą stronę jest poprowadzony proces, choć to szczegóły. Nasza czwórka, komitet wykonawczy, nazywajmy to w ten sposób roboczo, bo ponownie nie ma polskiego odpowiednika Executive Committee, jest wybierana w wyborach pod koniec każdego roku. Później wśród wszystkich członków. Wśród wszystkich członków, którzy się zgłoszą do pełnienia tych funkcji. Natomiast oczywiście prawo głosu ma każdy członek stowarzyszenia. Później formowane są poszczególne inne komitety, które organizują z nami różne projekty, co nie podlega już głosowaniu członków. Natomiast są to osoby wybierane przez nas do pełnienia określonych zadań. To zapomnijmy na chwilę o tym Brexicie i o tych problemach, które się pojawiły z Brexitem. Co się dzieje w stowarzyszeniu? Normalnie, jak jest normalnie, bo teraz jest nienormalnie. Nienormalnie było podczas COVID-u. Staramy się już wrócić do normalności. W większości działanie naszego stowarzyszenia opiera się na łączeniu Polaków oraz nie Polaków, tak to ponownie roboczo nazwę. Organizujemy podczas każdego trymestru akademickiego sporą ilość wydarzeń, w której właśnie staramy się zgromadzić członków naszego stowarzyszenia, co jest kluczem naszej działalności. Natomiast oprócz tego organizujemy na przykład tradycyjnie czwartkowe spotkania z profesorami, z wykładowcami uniwersytetu, tak aby nasza polska społeczność studencka mogła poznać profesorów. Również regularnie staramy się nawiązywać kontakty, w tym czasie w szczególności po Brexicie, z innymi stowarzyszeniami międzynarodowymi. Mam wrażenie, że przez ostatnie parę lat po decyzji Brexitu nastąpiła pewna konsolidacja między różnymi stowarzyszeniami i łączone wydarzenia pomiędzy nami a Niemcami, co już naszą stałą tradycją. Teraz staramy się nawiązać również podobne relacje z Czechami i Słowakami, czy na przykład stowarzyszeniem ukraińskim. To, żeby skoordynować pewnie te działania w związku z Brexitem, tak? Czy... No nawet po prostu towarzysko, żeby, no bo jednak w jakiś sposób, no żeby nie powiedzieć, że jest to, że dzielimy kulturę, no ale powiedzmy, będąc z tego samego regionu, są tutaj między nami jakieś wspólne rzeczy i
na pewno studenci bardzo chętnie też poznają no, innych studentów, czy to z innych kursów, czy właśnie z innych stowarzyszeń, jeśli o to chodzi. A jak wygląda sytuacja innych narodowości? Czy tak samo się zrzeszają, mają takie stowarzyszenia, czy to jest ewenement? Nie powiem, że każda, ale większość narodowości, o której słyszałem na Oxfordzie, ma analogiczne stowarzyszenie. Starymi stowarzyszeniami są na pewno stowarzyszenie niemieckie czy rosyjskie, ale na przykład również ostatnio podczas z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej udało nam się zorganizować wspólne oglądanie meczu z stowarzyszeniem meksykańskim. Aha, czyli takie towarzyskie są układy też pomiędzy stowarzyszeniami, rozumiem, tak? Tak, również towarzyskie. Mhm. Czy jeszcze coś, o czym chcieliby Państwo powiedzieć, jakie działania są stowarzyszenia? Bardzo zależy nam na utrzymywaniu kontaktów również z całą resztą Polaków studiujących w Wielkiej Brytanii, a także tymi, którzy już skończyli nasze studia. Ponownie nawiązując do tej naszej ogólnej misji łączenia ludzi, łączenia Polaków, mamy wiele wspólnych inicjatyw z Cambridge czy z LSE, z ich odpowiednimi stowarzyszeniami polskimi. Tutaj koronnym przykładem prawdopodobnie jest nasza kolacja wigilijna, która co roku odbywa się w grudniu już w Polsce, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaprosić na nią dużą część naszych absolwentów. W Polsce, bo wszyscy wracają do Polski na święta, tak? To dlatego? Dlatego, że studenci wracają do Polski na święta, a absolwenci dlatego, że w wielu przypadkach rezydują w Polsce. No świetnie, to bardzo ciekawe, jak duże jest to środowisko i myślę, że takie jednoczenie no, przynosi korzyści każdemu z członków, prawda? To znaczy dowiadują, mają kontakt między sobą, łatwiej wymienić się doświadczeniami. Ostatnio takie dwie inicjatywy w Polsce funkcjonują. Jedno to Polonium Network, poprzez którą dotarłem do Państwa, i druga Copernicus. Nie wiem, czy Państwo słyszeli też o Copernicusie. Tak. I ona właśnie też ma, ja też się zastanawiałem, no po co tak narodowo się jednoczyć, prawda, i po co tak się odcinać, no bo w sumie to jest jakieś takie elitarne stowarzyszenie i to narodowe w dodatku. Powiedzmy narodowe, natomiast właśnie bardzo nie chcę, żeby zabrzmiało to, że się odcinamy, właśnie dlatego również podkreślam to, że wiele naszych inicjatyw jest łączonych z innymi stowarzyszeniami z całego świata. Może w założeniu brzmi to trochę elitarnie, natomiast członkami naszego stowarzyszenia są nie tylko Polacy. Jest wiele osób, które identyfikują się jak osoby z dwiema narodowościami, w szczególności Brytyjczycy, którzy mają korzenie polskie, często uczestniczą w naszych działaniach, ale również osoby, które z Polską zupełnie nie są związane, od czasu do czasu pojawiają się na niektórych naszych wydarzeniach po to, żeby z czystego zainteresowania polską kulturą. Dużo jest takich osób właśnie spoza narodowości polskiej? Myślę, że na każdym naszym wydarzeniu pojawia się co najmniej kilka, rzadziej kilkanaście, natomiast w tych obrębach funkcjonujemy, przy czym ponownie to nie jest kilkanaście osób na całym uniwersytecie, które są zainteresowane, tylko osoby zainteresowane rotują względem naszych wydarzeń. Mhm. A jakie są najważniejsze takie wydarzenia, które się odbywają w ciągu roku? Bo rozumiem, że są cykliczne, a pewnie takie okazyjne też się zdarzają, tak? Tak, no to na początku roku na pewno to też jeszcze się odbywa w Polsce, w Warszawie. Jest takie spotkanie dla nowych studentów polskich na Oxfordzie, Cambridge i LSE. Czyli jeszcze zanim zacznie się tutaj semestr, tak? Tak, staramy się po prostu, no nie wiem, wyciągnąć do nich powiedzmy rękę i też w jakiś sposób ich wprowadzić do tego życia studenckiego i trochę im pomóc właśnie się przyzwyczaić do tego życia i tutaj do tego środowiska. Natomiast w listopadzie mamy tak zwaną formalną kolację, formala z okazji Dnia Niepodległości. W tym roku mieliśmy około 100 gości, a formal odbywa się no naprawdę w pięknym, pięknym miejscu w college'u i jest to przepiękna tradycja i też bardzo często część gości jest spoza Stowarzyszenia Polskiego, bo naprawdę przyciąga to wiele osób, także nie tylko z Oxfordu, ale i z innych uniwersytetów. Mhm. To się dzieje na początku naszego roku. Później ważnymi naszymi wydarzeniami są wspomniana wcześniej przeze mnie kolacja bożonarodzeniowa, dzięki której jesteśmy w stanie dotrzeć do absolwentów i pomóc im łączyć się z naszą społecznością.
I pod koniec roku akademickiego, tradycyjnie również na 3 maja, analogicznie staramy się zawsze wystawić podobną formalną kolację, żeby celebrować Konstytucję 3 maja. To są takie spotkania towarzyskie, integrujące. A czy są spotkania naukowe? Towarzyskie, integrujące, może bym trochę dodał do tego stopień kulturalny właśnie, żeby móc promować te wydarzenia wśród społeczności międzynarodowej. Są również wydarzenia kulturalne i to jest coś, na co w tym semestrze staramy się, staramy się mocno postawić. Prężnie działająca nasza sekcja kulturalna organizuje na przykład spotkania z polską poezją, odbywające się w języku angielskim, żeby również dotrzeć z tym do innej społeczności. W tym semestrze będziemy omawiać Zbigniewa Herberta, czy również w tym semestrze organizujemy wycieczkę do Londynu w ramach obecnie odbywającej się wystawy Magdaleny Abakamowicz w Tate Modern. A jak długo istnieje w ogóle to stowarzyszenie? Nasze stowarzyszenie jest, wydaje mi się, że najstarszym działającym polskim stowarzyszeniem w Wielkiej Brytanii, ponieważ powstało w 1955 roku. Ponad 60 lat już mamy w tym momencie. Jakie najważniejsze takie wydarzenia były w historii stowarzyszenia? Co do konkretnych wydarzeń, to nie wspomnę o najważniejszych, ponieważ wszystkie nasze najważniejsze wydarzenia odbywają się cyklicznie. Natomiast przez nasze stowarzyszenie na pewno przewinęło się dużo ważnych postaci. W tym chyba najlepszym koronnym przykładem jest profesor Zbigniew Pełczyński, który był w cudzysłowie patronem naszego stowarzyszenia przez wiele lat, aż do momentu swojej śmierci w zeszłym roku. Lata 50. to nie tak łatwo było wyjechać chyba za granicę na studia. Zdecydowanie z tego też powodu. Zaczynaliśmy skromnie, natomiast największy rozwój stowarzyszenia, jak pewnie można się domyślić, nastąpił po wstąpieniu naszym do Unii Europejskiej, przez co większa ilość Polaków uzyskała tę możliwość, żeby tutaj wyjeżdżać. Staramy się rozwijać naszą współpracę międzyuniwersytecką, co jest szczególnie ważne po Brexicie, żeby większą liczbę osób można było organizować wydarzenia. Taką organizacją jednoczącą wszystkie stowarzyszenia polskie na różnych uniwersytetach jest Federacja Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, w której to w ramach działalności odbywa się cyklicznie pewna ilość konferencji studenckich w Wielkiej Brytanii. Pan wspomniał wcześniej o Polonium Foundation. Polonium Foundation, wiadomo, jest oddzielną organizacją, która organizuje swoją konferencję, natomiast w podobnym formacie odbywają się konferencje takie jak Polish Economic Forum, organizowane głównie przez LSE o tematyce ekonomicznej, na którą zapraszani są polscy przedstawiciele ekonomii i biznesu, czy Kongres Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, który jest takim naszym największym dorocznym wydarzeniem, na który zjeżdża się co roku większość polskich stowarzyszeń i przysłuchują się, spotykają i uczestniczą w panelach z gośćmi z wszelkiego rodzaju dyscyplin. I w zeszłym roku mieliśmy przyjemność gościć kongres właśnie w Oksfordzie, więc tym bardziej było to duże wydarzenie i mieliśmy tutaj naprawdę bardzo ciekawy program przez 3 dni. Wielu studentów, nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale także z Francji, czy studiujących w Holandii, we Francji, w innych krajach, z wielką chęcią przyjeżdża na takie wydarzenia, ponieważ program naprawdę jest ciekawy i zróżnicowany, ale jest to także, wiadomo, no, okazja, żeby poznać innych studentów zagranicznych, nie tylko Polaków, i nawiązać po prostu nowe kontakty, co zawsze jest no, jednym z najważniejszych aspektów takich spotkań. Mówił pan o federacji, która zrzesza organizacje studenckie z Wielkiej Brytanii. Znaczy poza Wielką Brytanią są też jakieś organizacje studenckie w innych krajach, nie mówię o Polsce, tylko w innych krajach też. Wiadomo, że siłą rozpędu czy siłą tych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii do momentu Brexitu największa społeczność studencka była w Wielkiej Brytanii. Natomiast od Brexitu już widzimy bardzo dużą ilość Polonii napływającej do uniwersytetów w Holandii czy do Francji. Tam również powstają polskie stowarzyszenia. We Francji jest to na przykład ASPOL, będący skrótem od polskiego stowarzyszenia, tylko że w języku angielskim. Widzimy ruchy w federacji, jak pan wspomniał, że jest to organizacja zrzeszająca stowarzyszenia w Wielkiej Brytanii.
pełna zgoda, przy czym już teraz staramy się odzywać do stowarzyszeń również poza naszymi granicami, a wręcz kongres, który dotychczas był, jak mylnie przed chwilą powiedziałem, kongresem do polskich stowarzyszeń studenckich w Wielkiej Brytanii, już w tym roku jest kongresem międzynarodowych stowarzyszeń studenckich polonijnych. Gdzie możemy odesłać słuchaczy, gdyby chcieli się czegoś więcej dowiedzieć o stowarzyszeniu? Jest jakaś strona internetowa zapewne? Jest nasza strona internetowa. Osoby bardziej zainteresowane codzienną działalnością naszego stowarzyszenia zapraszamy na nasz profil facebookowy czy instagramowy. A osoby najbardziej zainteresowane, w tym w szczególności, jeśli mogę dodać taką dygresję, osoby, które rozważają studia w Wielkiej Brytanii, bardzo zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami osobiście. Mam wrażenie, że cała społeczność polska na Oxfordzie jest bardzo otwarta pod kątem pomagania potencjalnym osobom rozważającym studia w Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim zależy nam, żeby przełamać to tabu, które być może kiedyś czy dalej funkcjonuje w polskich uczniach licealnych, że być może studia za granicą czy studia w Wielkiej Brytanii nie są czymś dla nich, czy nie mają odpowiedniego profilu. Zapewniam, że nie ma czegoś takiego jak odpowiedni profil i każda osoba z Oxfordu będzie bardzo chętna, żeby z kimkolwiek porozmawiać czy wspomóc w procesie aplikacyjnym. To też jest chyba część działania stowarzyszenia, tak? Że pomagacie osobom, które tutaj przyjeżdżają, są nowe zupełnie, zapoznają się dopiero z warunkami. Tak, to prawda, jak Julka wspomniała, to jest również celem spotkania wrześniowego, ażeby pokazać osobom, że jest takie stowarzyszenie, że jest ktoś, kto ich reprezentuje na uniwersytecie i jeśli będą mieli jakiś problem, to że można do niego napisać, ale ponownie, nawet jeśli ktoś jeszcze nie jest członkiem stowarzyszenia, czy nie jest jeszcze studentem Oxfordu, ale to rozważa, to nawet w nieformalnej formule zawsze wszyscy jesteśmy bardzo chętni, żeby pomóc w aplikacji. Zapytać zawsze można, prawda? I to zapytać nic nie zawsze kosztuje. Oczywiście. Zapytać zawsze można, a nam również zależy, żeby było nas jak najwięcej. Dokładnie. Mhm. Czyli zachęcamy mimo tych kłopotów z Brexitem, które są w tej chwili z uzyskaniem jakiegoś kredytu, no można starać się o dofinansowanie w inny sposób i pewnie no Państwo najlepiej będą wiedzieć, jak ci nowi studenci, którzy jednak docierają do Wielkiej Brytanii, tutaj do Oxfordu, no jak sobie radzą i może te ścieżki będą w stanie coś podpowiedzieć też innym chętnym. Taką mamy nadzieję. Pani Julia Szyszko i Michał Stankiewicz byli moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był 177 odcinek bonusowy i zarazem jeden z ostatnich z mojego wyjazdu do Oxfordu. A ten wyjazd i wszystkie te nagrania, również pozostałych odcinków podcastu Nauka XXI wieku, powstają dzięki patronom. Bardzo dziękuję za wpłaty na patronite.pl, na PayPal i bezpośrednio na konto osobiste. To jest jedyne źródło finansowania mojego podcastu. Dlatego bardzo proszę, nie zaniedbujcie tego wsparcia, bo bez Was nie będzie kolejnych audycji. Liczy się każda złotówka. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy wiedzę mają i mają doświadczenie również, do tych, którzy chcą wiedzieć i uczyć się. Wsparcie od słuchaczy dodaje mi skrzydeł i jest jednocześnie zobowiązaniem do lepszej pracy i przygotowywania coraz lepszych audycji. To dla mnie niezwykły przywilej i zaszczyt, dlatego kłaniam się nisko i dziękuję. Najhojniejsi z patronów na patronite.pl to Tomek Faber, Dorota Kozielska, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Ireneusz Luśnia, Żenia Mateszka, Kniewko Ostrowski, Piotr Panek, Piotr Prochenka, Marek Puczkarski, Tomasz Rogawski, Michał Skrzypek, Łukasz Słabicki, Tomasz Stasiak, Maurycy Stawujak i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Na konto PayPal ostatnio otrzymałem też wpłaty 15 kwietnia od Damiana z Gdańska, 25 zł, w tytule napisał dotacja na podcast Nauka XXI wieku. 17 kwietnia od Pawła z Gdańska, 26 zł, 18 groszy, w tytule napisane Nauka XXI wieku. 27 kwietnia Maciej z Przemyśla wpłacił 10 zł
wpisując w tytule przelewu Nauka XXI wieku, podcast Darowizna. Bardzo dziękuję za te wpłaty. Bezpośrednio na PayPal otrzymuję wpłaty od Mirosława, płatność cykliczna 5 zł i od Krystiana 10 zł, również płatność cykliczna, to ostatnio otrzymałem te wpłaty od poprzedniego mojego komunikatu. Ten odcinek dostępny jest za darmo i bez reklam, ale będę wdzięczny, jeśli pomożecie mi dotrzeć do nowych słuchaczy. Można to zrobić, zostawiając opinię w Spotify poprzez wybranie gwiazdek, a w YouTubie poprzez łapkę w górę. Spotify coś ostatnio nie publikuje moich odcinków, dlatego warto, żebyście skorzystali z innego czytnika podcastów, jakim jest na przykład Pocket Casts, bo ja nie mam na to wpływu, dlaczego nie jest publikowany mój podcast teraz w Spotify. Jeden ze słuchaczy prosił o kubek w jednym z e-maili. No niestety ta wiadomość z kontaktem umknęła mi w natłoku kolejnych e-maili. I no, jeśli mnie teraz słucha, to był jeden z patronów, to bardzo proszę o ponowny kontakt. Kubek cały czas czeka na dostarczenie. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. Okienko do wklejenia e-maila znajduje się na dole strony podcasty.info/nauka oraz do kontaktu poprzez stronę na Facebook, a także poprzez e-maila boryskozielski@gmail.com. Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi. Mam kilka książek do oddania i kilka polecam w każdym newsletterze, a newsletter zawiera również link do ilustracji zdjęciowych w albumie fotograficznym, do którego każdy może mieć dostęp, jeśli sobie tylko kliknie na link, który podaję w newsletterze. I ten album jest uzupełniany od czasu do czasu. Nie każda audycja niesie ze sobą ilustracje jakieś, także nie każda audycja jest tam reprezentowana, ale jak mam ilustracje dodatkowe, to bardzo chętnie tam je zamieszczam. To wszystko już na dzisiaj. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.